Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Rizena 2. Jesteśmy w porcie Sakariko, do którego wróciliśmy to zrobić jeszcze parę zadań, ale zwłaszcza wypuścić Larga, bo mamy dla niego wytrych. Tylko zastanawiam się, czy nie będzie miał nic przeciwko... A zaraz, my byliśmy koło tej wieży. Czy nie będzie miał nic przeciwko ten gość, który go pilnuje? A właśnie... Od któregoś z tych z inkwizycji możemy zdobyć czarną perłę. Dlatego rzućmy sobie okiem. Nagrodę ubrania pirata na plantacji cukru. Carter sprzedał chustę. Zatrzymał czarną perłę Larga dla siebie. Jeśli chcę zdobyć ten kolczyk, muszę nauczyć się kraść. Wtedy na pewno Largo przekaże mi jakieś informacje. Aby zdobyć buty Larga, wślizną się nocy do baraków. Okej, okay, czyli tak naprawdę została nam tylko i wyłącznie ta czarna perła, więc musimy nauczyć się kraść, żeby zrobić to zadanie. Ale do tego potrzebujemy chyba się tutaj właśnie nauczyć fachu złodziejskiego. Chcę być dobrym kieszonkowcem. Rady dla początkujących. Ale rady dla początkujących... Kogo? W sensie, co to mi... Jaką umiejętność mi to da? To kiepski pomysł. Czekajcie, powiem szczerze. Chcę być mistrzem złodziejskiego fachu. Możemy dokończyć... Czekajcie. Jak to wygląda w sprawie atrybutów? Mamy tak, cwaniactwo. Aha, cwaniactwo możemy rozwinąć. Podłe sztuczki, złotousty i złodziejstwo. I to są biegłości, ale jeszcze są zdolności. Cwaniactwo zdolności, kradzież kieszonkowa, otwieranie zamków, treser małp, treser papug, stary oszust. umożliwia znacznie częste korzystanie z podłych sztuczek. Podłe sztuczki 1, 2, 3, złodziejstwo 1, 2, 3. Zwiększa biegłość złodziejstwo o 5 punktów. Aha. Złotousty. Aha. Umożliwia dokonywanie kradzieży kieszonkowej. Możesz zdobywać nowe... Aha. Czyli podejrzewam... A, dobra. Zwiększa biegłość... Aha. Już kumam. Czyli to za 500, to tych tych jakby podstaw, to jest złodziejstwo 1. A złodziejstwo 1 zwiększa mi biegłość złodziejstwo o 5 punktów. Czyli żeby nauczyć się kradzieży kieszonkowej, muszę mieć cwaniactwo na drugim poziomie i zapłacić 1000 złota. No dobra, no to zróbmy tak. Cwaniactwo sobie wbijmy na drugi poziom. Nie mamy 1000 złota, ale może byśmy mogli sprzedać co nieco. Sprzedaj łupy. A może jeszcze te ostrygę, czekajcie, może jakąś perłę z ostrygi uda nam się wyciągnąć. Nic. Nie, niestety. Niestety. Pokaż co. Dobra, i teraz tak, sprzedajmy oczywiście łupy. Perła. Grudka szczerego złota, to może nie. Ty, z Knera dostałem jakieś osiągnięcie. Srebrne kielichy, bo nie wiem, czy samorodek nie będzie mi do czegoś potrzebne. I piaskowego diabła tutaj też coś jest, co będziemy mogli pewnie sprzedać. Ale teraz tak. Dzięki temu będę mógł się nauczyć kradzieży kieszonkowej, czyli naucz mnie, jak być lepszym złodziejem i chcę być kieszonkowcem. Chcę być dobrym kieszonkowcem. Każdy by chciał. Dobry kieszonkowiec potrafi wyciągnąć portfel najbardziej ostrożnemu człowiekowi. Ale możesz zacząć od prostych rzeczy. Staraj się sprawić, by obiekt był rozkojarzony. To pierwsza i najważniejsza rzecz. Żeby być naprawdę dobry, musisz nauczyć się złodziejskiego fachu. Dobra, zazwyczaj nie szedłem w kradzież kieszonkową. Możemy dokończyć później. Jeśli miałbym być po stronie piratów, to czemu by w to nie zainwestować, prawda? Zobaczmy, jak to z tym zdolności. Tak, mamy kradzież kieszonkową. Okej. I złodziejstwo mamy na 10 poziomie. Znaczy wartość bazową mamy 10 punktów, więc zobaczymy. Możesz rozwijać biegłości, zwiększając atrybuty, ucząc się nowych zdolności, zdobywając ekwipunek i zbierając legendarne przedmioty. Wymagana jest do włamywania się, rozstrzygania też o powodzeniu opcji dialogowych, dzięki którym można okraść rozmówcę. Musisz najpierw nauczyć się otwierania zamków oraz kradzieży kieszonkowej. Dobra, spoko. I teraz zobaczmy, czy możemy go faktycznie okraść. Pokaż, co potrafisz. Ale...
Wait a fucking minute. Czekajcie. Pierścień Inkwizytora. A to jest sprzedaj, przepraszam. Ty, ale nie mogę go okraść. What the hell? No zainwestowałem w kradzież kieszonkową i nie mogę go okraść? Co za bullshit? Chyba, że potrzebuję tego złodziejstwa więcej, tych punktów biegłości. Kij go wie. Kij go wie. No dziwne trochę. Trzeba by było też nauczyć się otwierania zamków. Zastanawiam się, czy dobrym pomysłem byłoby teraz wypuszczenie tego larga, bo wydaje mi się, że on chyba no będzie miał coś przeciwko, prawda? Więc pójdźmy sobie jeszcze gdzie indziej. On chyba, kurde, nie schodzi z warty nawet w nocy, tak mi się wydaje. No ale dobra, zobaczmy. Tup, 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 tup. Swoją drogą oczywiście na samym początku dziękuję za wszystkie lajki i komentarze pod poprzednim odcinkiem. Stała gwardia, stała ekipa obserwuje waszą obecność, także dajcie również dzisiaj znać, czy jesteście obecni w komentarzach oraz zostawcie łapę w górę, będzie mi bardzo miło, no bo to jak zawsze pomaga, pomaga i na YouTubie i podbija morale. Także kto jest obecny, dajcie znać już w tym momencie. Pedro, masz problem. Masz problem. Difuego chce odszkodowania za stracony cukier. Berbeluch mówi, że to ty spieprzyłeś, więc musisz zapłacić. Co? Masz pojęcie, ile to mnie będzie kosztować? No, stary, no. 200 sztuk złota powinno wystarczyć. No, teraz pytanie, czy 300 to nie będzie za dużo, ale dobra. 300 sztuk złota powinno wystarczyć. 300? To więcej niż zarobiłem do tej pory na przemycie. Zastraszanie 20, no nie wejdzie. O. Ja chyba nie mam nic, co bym mógł do zastraszania, chociaż możemy spróbować. To kiepski pomysł. Czyli nie mam, no to 200 sztuk. 200 sztuk złota powinno wystarczyć. 200? Wszystkie zyski z przemytu na to pójdą. Takie jest życie. Dawaj hajs. Nie, nie mam teraz czasu. Dobra, czyli to spoko. Mam odpowiedź od piratów, jak walczy się mieczem. Odpowiedź od piratów. Mam odpowiedź od piratów. Przekaż ją Difuego. Wybacz, muszę lecieć. Okej. Okay. Wynoś się stąd. Jezus, nie próbuj niczego innego. A właśnie, temu miałem jeszcze tutaj, kurde, Ozorio. Postaraj się okraść. O proszę. Złodziejstwo na poziomie 15. Czekajcie, ciekawe jak to wygląda. Czyli to jest w takim razie w opcji dialogowej. Teraz jeszcze nie dam rady tego zrobić. Kurde, złodziejstwo na poziomie 15. Ja pierdzielę. Potrzebuję zapasów. Czyli żeby okraść takiego zwykłego kucharza, potrzebujemy aż 15 złodziejstwa. Co? Załatwiłeś? Co? Jeszcze nie. Dlaczego wciąż? No dobra. Patty? Walczyłeś z utopcem? O, tak, tak. Ale ten biedak nie dałby rady nawet jednemu człowiekowi. Miejmy tylko nadzieję, że nie ma ich więcej. Jak mi idzie co do spraw kuchennych? Potrzebujesz grogu? Nie, ja potrzebuję grogu. Co do spraw kuchennych? Po moim trupie. Albo twoim. Mam plan. Mhm. Potrzebujemy zapasów żywności. Tak, i co? A ty jesteś w kuchni. Nie jestem. To znaczy, gdybyś była w kuchni. Co? Mogłabyś podwędzić trochę jedzenia, a może nawet kilka butelek rumu. Oj tak. Nikt nie zauważy. Więc mam zrobić coś wbrew sobie? Tak. Tak. Ty dostajesz pieniądze. Nie. Pomyślałeś sobie, że skoro jestem kobietą, to mogę być niewolnicą? Nie. Parszywy kłamca. Dobra, zrobię to. A jednak. Dobra, pamiętaj, że noże są częścią tej pracy. Okej, słuchaj, jest akcja, nie? Co do tej pracy? Załatwiłeś coś? Tak. Patty ci pomoże. Ona? Świetnie.
Praca posłańca jest twoja. Możesz zacząć od zaniesienia grogu strażnikom. Udaj się do Gilesa, obok domku na końcu doliny. Idź już, sio! Do Gilesa? Czekaj. Do Gilesa. Na końcu doliny. Łocie panie, kurde, gdzie jest Giles? Giles. Na końcu doliny. Wieża Vasco, Puerto Sacarico. No dobra, jeszcze wejdźmy tutaj. Podejrzewam, że może tam gdzieś przy plantacji, kurde. Ci tu cały czas na warcie. Postaraj się okraść. Złodziejstwo 45! Och, mam odpowiedź piratów. Pokaż. Dobrze. Ile oferuje? Pirat powiedział, że nie mogę że mogę podnieść cenę do 200. No 300 pewnie nie da, to będzie trochę overkill. Dobra, dajmy 200. Pirat powiedział, że mogę podnieść cenę do 200. Mogę podnieść 300. No dobra. I od teraz kończą się ataki piratów. A co z moją nagrodą? Nagrodą? Rockford powiedział, że dostanę 100 sztuk złota, jeśli przyniosę mu odpowiedź piratów. Umowa była z Rockfortem. Niech on ci płaci. Okej, okay, a co tam masz na sprzedaż? Kup. Złoto usty, jedwabna koszula, 500 złota, białe spodnie. A i tutaj są i złoto uste, i zastraszanie. Perłowy kolczyk, złoto usty. Za 200. To jest spoko. I rubin. Za 200 taki perłowy kolczyk, trzeba dobrze pamiętać, że coś takiego jest. Broń kłująca. A my możemy mieć tylko jeden kolczyk? Zaraz. Ekwipunek. Chyba tylko możemy mieć jeden kolczyk, no bo jest nazwane kolczyk. Więc podejrzewam, że chodzi o jeden. Ale tego złotoustego dobrze mieć trochę jakichś przedmiotów, które mogą mi podbić. Właśnie złotoustego. Nie dał mi mojego złota. Żeby kogoś przekonać. Chyba nic na to nie poradzę. Będziesz musiał. O ty gnoju. Zapłaciłem ci już 100 sztuk z własnej kieszeni. A teraz mam jeszcze spłacać długi Difuega? Nie wtrącam się w wasz konflikt. No nie, no kurde. Ajajaj, walczyć z nim? Skoro tak, będziemy walczyć. Wyzywasz mnie na pojedynek? Pewnie to dobra. Głupie, nie? Jak wygrasz, złoto jest twoje. Przegrasz, przestaniesz jęczeć. Jesteś gotowy? Na co czekasz? Co cię powstrzymuje? Do ataku! O ty kopniaki! Pokaż mu! Nie, czyste sztuczki. Ruchy! What the hell? 1/3 HP mi zabrał. Dalej! Co cię powstrzymuje? Do ataku! Pokaż mu! Wow, wiwa. Dalej! Siul! W końcu! Pokaż mu! No gdzie? Tam jest ten przeciwnik! Dalej! Na co czekasz? Dalej! Ole, w plecy dostałem! Ole, choroba! Straszna lipa, powiem szczerze, ataku! Jeśli chodzi o... O to lokowanie Kurde, o to lokowanie przeciwnika. Na co masakra. No i bardzo wolno się leczę. Pokaż mu! Ojajajajajaj, niedobrze. Niedobrze, cały czas napiera. Strasznie agresywni są normalnie, jakby... What the hell? Byczku. Atakuj! Już! Ruchy! Ajajaj. Bierz go!
Dobra. Zarwij go! Ja pinkole! Ale dostałem ojcowskiego. Atakuj! Już! Spokojnie, czekaj, czekaj, Vesemir. Zaraz będę atakował, tylko muszę się lekko podleczyć. Ja wiem, że leczę się w czasie. Bierz go! Atakuj! Już! No, widzę, że kurde... Pokaż mu! Ruchy! Atakuj! Już! No, nie bierze jeńców. Pokaż mu! Oh, shit! No patrz! Ruchy! On z kolei ma bardzo dobre, bardzo dobrą orientację w terenie. Dalej! No nie! To nie okazujesz żadnej litości! Nie, kurde! Jest tutaj straszna ta walka na szpady. To jest jakaś masakra. Jest tak ciężko ją wyczuć. Jest taka jakaś, kurde, mega opieszała. Taka z lagiem mega dużym. No i to odwracanie się... Wow, shit! No i to odwracanie się od przeciwnika. Ja w tym momencie mam niby zblokowanego przeciwnika, nie? Ale na przykład jak zrobię tak... Kurde, że jak naciskam B, A, S, B, to mogę czasami, kurde, polecieć gdziekolwiek indziej. Aha, czyli jak on robi kombosa, to później jakby magicznie się w naszą stronę obraca jednak. Dalej! Dobra, trzeba to rozkminić. Jak gościa ubić? Na co czekasz? No. Pokaż mu! No kurde, no przecież przewrót zrobiłem! On od razu za mną podążył, kurde, szablon. Co cię przybą? Do ataku! Pokaż mu! No i oczywiście, że dostałem luja ogłuszacza tak zwanego. Dalej! No tak, oczywiście! Czemu miałbyś mnie nie bić tak agresywnie, nie? Ała! Kurde, dźgnął mnie w brzuch. Dalej! Trzeba szukać takich okienek. No gdzie ty bijesz? Co za typ? Co cię powstrzymuje? Do ataku! Na co czekam? Ach, szlak. No i to leczenie oczywiście takie... mógłbym powiedzieć... żodne. Ja cię pokonam, gnoju, to jest kwestia honoru. Co cię powstrzymuje? Nie, no kurde, stary, no gdzie ty chcesz atakować w... Dobra robota. Ja pierdziele, nie wierzę. Czekajcie, jeszcze inna sprawa. Mianowicie, opcje dźwięku. Wyciszę tą muzykę, dlatego że... Ruchy! Ona jest wkurzająca podczas walki. Podnosi mi ciśnienie. Na co czekasz? A po drugie, z nią ma problem YouTube. No dobra. Dalej! Podleczmy się lekko, bo my dostajemy takie szlagi od niego. Pokaż mu! Dobra. Widzę, że jakiś daszowanko też w moją stronę ma. Na to czekasz! Do ataku! Pokaż mu! Nogi gdzie? No kurde, wycofuję się, no i na żeby to nie czekasz. Być blisko. I on kurde będzie atakował gdzieś w powietrze. Dalej! Au. Pokaż mu! Kurde! Ruchy! No gdzie ty tym na co czekasz? Do au. Ataku! Ciężko jest, ruchy! Ciężko. Dawaj ten hajs, gnoju. Na co czekasz? Ruchy! Jak? Do cholery! Co cię powstrzymuje? Do ataku! Na co czekasz? Nie denerwować mnie?
Dobra. Co cię powstrzymuje? Do ataku! Nic mnie nie powstrzymuje, mało zdrowia mnie powstrzymuje. Ruchy! O, jeszcze kopiesz! Dalej! Parszywe sztuczki! Gościu, parszywe sztuczki! Ale to jest złoto, będzie moje. O, come on, jaki on jest agresywny! Na co czekasz? Pokaż mu! Czyli w zasadzie przewroty nic za bardzo nie dają. Bo gość od razu... Bierz go! Nie jest zaskoczony tym, że zrobiliśmy przewrót. O, może tak. Już atakujesz? To on atakuje i to cholernie mocno i często. Ruchy! Okej. Pokaż mu! Czekam na jakieś chociaż małe okienko, żeby on przestał atakować. Do ataku! Już możesz przestać? Pokaż mu! No i na co czekasz? Na to, żeby móc zaatakować. Na co czekasz? Do ataku! Dobra. Ruchy! Mało ma. No i na co czekasz? Tylko, że właśnie, on ma jakieś riposty. Pokaż mu! Ty gnoju! No i na co czekasz? No gdzie? Tam on jest! Na co czekasz? Do ataku! No i na co czekasz? Dobra. Dalej! Rockford! Na co czekasz? Do ataku! Został na jeden hit chyba, co? Pokaż mu! Końcu! No, łatwiutko, za pierwszym! No i chwała, kurde, mnie. Dobrze, leżeć było. I co, dasz mi ten hajs? Masz tu swoje złoto. W przyszłości nie wejdę w interesy z takimi szumowinami jak ty. No to nie. Wybacz, muszę lecieć. Dobra, czyli mamy kolejną stóweczkę. Warto było. Dobra, komu mieliśmy to zanieść? Nagroda, grog dla strażników. 5/5, grog dla strażników. Do kogo my to mieliśmy zanieść? Bo tu jest w zasadzie nie jest napisane. Pokaż dialogi. Udaj się do Gilesa, obok domku na końcu doliny. A, to wiem. Dobra, to wiem. Chyba wiem. Tam obok tej plantacji. No i jeszcze tego trzeba wypuścić, gagatka. No i przynieść głowy dzikusów, nie? Zapisano gierę. Tutaj akurat z Patty byliśmy. Musimy wziąć jak najszybciej Patty z kuchni, bo no, poruszać się po świecie samemu, no to jest takie, no, wiecie jakie. Trochę ryzykowne, więc wolałbym zrobić jak najszybciej to zadanie i odzyskać Patty po prostu. Asad? Strzeż się gniewu przodków. Dobra, to nie. Riley, a propos Riley. Zadzierasz z niewłaściwą osobą. Wyświadcz sobie przysługę i spieprzaj stąd. Dobra, spoko, już spieprzam. Już, łatwiutko. To był chyba tamten, ale jeszcze tego sprawdzimy. A nie, to jest ten, dobra. O, złodziejstwo 10, to powinno wystarczyć. Mam dla was grog. Kim jesteś? Ten stary leń znalazł sobie kolejnego chłopca na posyłki? Ej, to też praca. A pieniądz to pieniądz. Tak myślę. Dobra, dawaj go. Przy okazji daj znać Tomkinsowi. Poluje w lesie na guźce. Powiedz mu, że jest grog. To go z pewnością zainteresuje. No dobra, zrobię to. Ja to zrobię. Ta, mógłbym sam to zrobić. Ale ktoś musi stać na straży. A, kurde. Można by było go odciągnąć stąd. Dobra, spróbujmy go okraść. Jak to wygląda? Wszystko dla mnie. 15 sztuk złota. Nie jest to jakaś fascynująca ilość. Zabiłem jaguara. Sam? Imponujące. Będzie z niego ładna skóra na podłogę. A, obejrzyjmy twoje uzbrojenie. Właśnie, wspominaliście o tym, żeby kupować piły i te jakieś tam,
nie wiem, obcęgi czy coś takiego, żeby wydobywać właśnie ze zwierząt różne rzeczy. Żil ma dla ciebie rum. Może zaczekać. Osorio cię przysłał? Tak. Możesz więc dać mu to w moim imieniu. Masz. Dla mnie rum, dla niego świnia. To korzystna wymiana. Dla mnie. Okej, okay, spoko. Świeże mięso, czyli trzeba będzie oddać mu, dobra. A ty co masz w zasadzie do sprzedania? Czemu nie? Pochodnia i piła do kości. Piła do kości za stówę. Dobra, kupuję. Kupuję. Stary miecz broń kująca. Dobra, stary miecz możemy sprzedać. Broń sieczna. To możemy sprzedać. Kordelas. Kordelas też możemy w zasadzie sprzedać. Kapelusz ma 3 do zastraszania. Przeklęte kamienie mogą mieć bardzo różny wygląd. Kult śmierci. Jezu. Strasznie to brzmi, nie? Okej, mamy piłę do kości, więc teraz będziemy mogli pozyskiwać chyba kości z tych zwierząt. Swoją drogą też mówiliście, że mogę się teleportować w ten sposób. No, mogę, faktycznie. Dobra opcja. Dostarczyłem grog. Przyniosłeś też mięso? Tak, od Tompkinsa. Proszę, z pozdrowieniami od Tompkinsa. Może spadać, ty też. Masz tu pieniądze. Twoja dziewczyna na pewno skończyła. Podziel się z nią złotem. Oczywiście, że się podzielę. Potrzebuję zapasów. Oczywiście, że się podzielę. Jasne, że tak. Jak tam było? Chodźmy gdzieś, gdzie możemy w spokoju porozmawiać. Okej. Okay. Gdzieś, gdzie możemy spokojnie porozmawiać. No to chodź. Możemy iść uwolnić tego typka. Zwierzy. Tu jest miejsce, gdzie możemy spokojnie porozmawiać? Mam to, co chciałeś. O. No i teraz możemy się z nią podzielić złotem, kurde, w zasadzie, nie? Świetnie, dawaj. A podzielmy się, no. Dostaniesz swoją część. Dajmy jej. To wszystko? W takim razie, proszę. To dla ciebie. 5 zapasów żywności za 100 zł? Ajajaj. Mogłem się z nim nie dzielić, ale to jest kwestia honoru, żeby nie było, że ja ją wykorzystuję. Chociaż z drugiej strony zapłaciłem jej za jej pracę, więc... Jakby... A, nieważne. Zapłacę źle, nie zapłacę też źle. No i to, widzicie. Takie życie, nie? Okej. Okay. Siema, Largo. Mam wytrych. Mam wytrych, który chciałeś. Świetnie. A teraz popatrz na mistrza. Sam się o to prosiłem. Co jest? Jezu, dostałem! Bij łajdaka! Bierz go! Dawaj go tam od pleców. Na co czekasz? No ty, Carter... O kurde ty. Ale go przez plecy prześwięciła. Czekaj. Dzięki, chłopie. Będę ci dłużny. Weź wytrych. Pokażę ci, jak go używać. Za darmo? Co chcesz teraz zrobić? Pójdę do kryjówki piratów. Nie chcesz odzyskać swoich rzeczy? A co? Masz je? No właśnie nie. Mam część twoich rzeczy. Na razie zatrzymaj je sobie. Przynieś mi wszystkie, a dam ci 1000 sztuk złota. 1000 sztuk złota, dobra. Skąd wezmę perłę? Daj gościowi grog. A jak go wypije, złap go za ucho i wyrwij perłę. Głupek pewnie nawet nie zauważy. Jesteś tego pewien? Łatwo wyjdzie, zaufaj mi. Wiem, bo nosiłem to przez lata. Dobra, no ale teraz pytanie, czy faktycznie będzie to możliwe do zrobienia? Jak on wypuściłeś nas, więźnia? Na nas się coś ty chyba, sobie nie? myślał? Nie wiem, czemu na mnie patrzysz. Mam uwierzyć, że co? Sam się uwolnił? O, może grogu. A może grogu? Cóż, nie odmówię. A, jest. Czarna perła otrzymana. Super. Co? Może jeszcze zaprosisz mnie na obiad? Niekoniecznie. Zaczynasz działać mi na nerwy.
Czy to dlatego pijesz tak szybko? Owszem, przy odrobinie szczęścia wkrótce będę nieprzytomny. Super. Czyli jak to teraz wygląda? Co my mamy, jeśli chodzi o kolczyk? Mamy cwaniactwo plus jeden. Super. Amulet możemy założyć, ten przeklęty kamień. Why not? Na nogi, na nogi potrzebowalibyśmy jeszcze coś założyć. Więc będziemy musieli przy okazji gdzieś tam kupić. Dobra, a jak tam z legendarnymi przedmiotami? Lewy but. Jeśli but wciąż tam jest, muszę poszukać go na zachodniej plaży Antigui. I pokaż mi to na mapie. Na zachodniej plaży Antigui. Czekaj. Mapa morska Antigua. Takarigua. Caldera. A, czyli my tu jeszcze... Czyli to jest Takarigua. No dobra, czyli w takim razie lewy but to jeszcze nie jest w naszym zasięgu. Skórzana koszula. Largo da mi 1000 sztuk złota, jeśli zwrócę mojego ubrania. A skórzana koszula? Kto ma skórzaną koszulę? Jeśli chcę zdobyć ten... Kart zabrał wszystkie rzeczy Larga. Część z nich chyba sprzedał, ale na pewno nie zdołał sprzedać wszystkiego. Schustę Rajlejowi. Kolczyk ukradłem. No dobra, a skórzana koszula Larga? Skórzana koszula Larga. Cukier musi trafić do wieży przemytnika Jacka. Będzie wiedział, co z nim zrobić. Mapa skarbów. Czekajcie, a może on ma ją do kupienia? Ta koszula nie jest w najlepszym stanie. A, ktoś wyhaftował na niej literę L za pomocą grubej nici. Jest koszula. Dobra, mamy ubrania pirata. Wszystkie. Super. A jak tam z tą naszą chustą w zasadzie? Ona nam daje zastraszanie na poziomie 5. Kurde, ten Largo już pewnie poszedł i ja go nie doścignę tutaj chyba. A mógłbym zakończyć zadanie dla niego, oddając mu to wszystko. Ty, co się tam dzieje z tymi drzewami poddali, lol? I gdzie może być latarnia Jacka? Latarnia Jacka. Latarnia zazwyczaj jest... A, bo tu? Może to być tu. Patrzcie, bo tu jest jedna latarnia. Znaczy wieża, a tu może być druga, nie? No niestety, chyba go nie dogonię. No nic, no to oddamy mu w takim wypadku, jak go spotkamy w kryjówce piratów, w obozie piratów. To wtedy mu oddamy, dostaniemy 1000 złota, to jest całkiem spoko ilość, będziemy mogli się czegoś nauczyć nowego. Także, na dzisiaj to już wszystko. Ja wam dziękuję za wasz czas, bardzo mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję. Zapraszam codziennie o 16:00, trzymajcie się, na razie, pa, pa.